Święty Kościół Rzymski. Od wieków olśniewa wspaniałością rytuałów oraz bogactwem sztuki i architektury. W imię Jezusa urodzonego w stajence gromadzi w swojej owczarni 1 200 000 000 katolików. Kościół katolicki XXI wieku jest globalną potęgą finansową. Zatrudnia miliony ludzi, posiada mnóstwo nieruchomości i inwestycji na całej planecie. Dzisiaj, jak zawsze, bogactwo Kościoła budzi kontrowersje. Nazywam się John Dickey, jestem historykiem. Postanowiłem dogłębnie zbadać finanse Kościoła. W tym celu odwiedzę 2 kontynenty i wiele nieoczekiwanych miejsc. Finanse Watykanu. W ciągu ostatnich lat liczne skandale wstrząsnęły Kościołem katolickim. W Niemczech biskup wydał ponad 31 milionów euro na renowację swojej diecezjalnej rezydencji. Wszczęto śledztwo przeciwko prezesowi Banku Watykańskiego. Nawet były kamerdyner papieża pojawił się na scenie, udostępniając dokumenty pokazujące, jak hierarchowie Kościoła walczą o pieniądze. Skandale finansowe dowiodły, jak Kościół broni się przed atakami. Taki reformator jak Ratzinger był bojkotowany przez kurię targaną wewnętrznymi konfliktami. Wraz z jego rezygnacją wydawało się, że Kościół nigdy już nie odzyska utraconej wiarygodności i zaufania opinii publicznej. Potrzeba położenia kresu niekompetencji i nadużyciom w finansach miała zasadnicze znaczenie dla wyboru papieża Franciszka. To było najbardziej antyestablishmentowe konklawe w ciągu ostatnich 100 lat. Kardynałowie nie odrzucali nauczania Benedykta XVI. Odrzucali sposób zarządzania Watykanem przez poprzednie 8 lat. Mieli tego dość i chcieli wybrać reformatora, który wjedzie do Rzymu i wyczyści stajnie. Nowy papież ma co robić. Księża sięgający po pieniądze z tacy. Arcybiskupi inwestujący w kanał z pornografią. Ukryte imperium nieruchomości. Oskarżenia o pranie pieniędzy i korupcję. Ofiary molestowania seksualnego pozbawione rekompensaty. Dlaczego Kościół katolicki jest zasypany skandalami finansowymi? Czy może pogodzić pieniądze i zasady moralne? Poszukiwanie odpowiedzi zaczynam z dala od kolumnady na placu Świętego Piotra i trafiam do leżącej w sercu Europy Słowenii, gdzie archidiecezja wpadła w szał inwestycyjny, powodując stratę zawrotnej sumy 800 milionów euro. Poruszające się nagie ciała, teatralne jęki i stękanie to niezupełnie to, co spodziewamy się zobaczyć w stacji telewizyjnej należącej do kościoła. Ostrą pornografię nadawano w stacji telewizyjnej, która była własnością archidiecezji mariborskiej w Słowenii. Miejscowi katolicy byli zaskoczeni, zwłaszcza gdy dowiedzieli się, że to wierzchołek góry lodowej. Trzech biskupów usuniętych ze stanowisk. Ksiądz zesłany do klasztoru w Austrii. Diecezja na granicy bankructwa. To gorzkie zakończenie historii rozpoczętej w 1991 roku, kiedy kraj wyzwolił się z komunizmu i zdobył niepodległość. W Mariborze Kościół skorzystał z nastania kapitalizmu i śmiało rzucił się w wir inwestycji. Kto kocha się w pieniądzach, pieniądzem się nie nasyci.
Mariborski kościół uruchomił swój biznes dwie dekady temu, kiedy w Słowenii skończył się reżim komunistyczny. Prywatyzowano państwowe przedsiębiorstwa i ludzie dostawali certyfikaty, które mogli inwestować na giełdzie. Kościół postanowił również wziąć udział w tym wyścigu prywatyzacyjnym i zaczął zbierać certyfikaty głównie od wiernych. Chcąc odzyskać wpływy utracone w czasach komunistycznych, Kościół w Mariborze próbował naśladować Włochy i Austrię, tworząc katolickie szkoły takie jak ta. Lecz potrzebne były pieniądze i 60 tysięcy słoweńskich katolików powierzyło diecezji swoje certyfikaty. Niektóre z nich były warte 3000 euro. Szybkie profity zaostrzyły apetyt na ryzyko finansowe. Kupili duże słoweńskie przedsiębiorstwa w przemyśle chemicznym, papierniczym i telekomunikacji. Inwestowali również za granicą w duże projekty infrastrukturalne i nieruchomości. To były inwestycje wysokiego ryzyka. Kościół założył dwa fundusze inwestycyjne, Dzwon 1 i Dzwon 2. Poprzez nie kupił port w Chorwacji, rzeźnie w Argentynie oraz udziały w przemyśle naftowym i tytanowym. Z inwestycjami finansowymi wiązały się określone cele strategiczne. Zdobycie istotnego wpływu na rządy i ważne decyzje dotyczące słoweńskiej gospodarki. Kto ma pieniądze, może kupić tego, kto ma władzę. Największą i najbardziej ryzykowną inwestycją archidiecezji była firma telekomunikacyjna T2, ta, która emitowała pornografię. Miała instalować światłowody w całej Słowenii. To był projekt o wielkim potencjale, wspierany dużymi kredytami. A potem w eurostrefie zaczął się kryzys. Zasadniczo wzięli się za długoterminowe inwestycje, ale finansowali je głównie krótkoterminowymi kredytami bankowymi. To niewiarygodne, że dostali tyle kredytów. Zasiadałem w Radzie Nadzorczej największego słoweńskiego banku. Miałem wrażenie, że powiązania osobiste połączone z wpływami politycznymi były na dużą skalę wykorzystywane do uzyskiwania funduszy. Kiedy przyszedł kryzys i źródło finansowania słoweńskiego systemu bankowego z międzynarodowego rynku hurtowego całkowicie wyschło, bankructwo było nieuniknione. Upadek funduszy Dzwon 1 i Dzwon 2 doprowadził też mariborski kościół do ruiny. Okazuje się, że mózg stojący za tymi katastrofalnymi planami miał niewielkie doświadczenie inwestycyjne. Był skarbnikiem diecezji. Mirko Kraszowec, ksiądz. Brak kompetencji wysokich hierarchów Kościoła niewątpliwie był przyczyną tego, co się stało. Obowiązkiem każdego właściciela jest przynajmniej zatrudnić ekspertów. Ale zatrudnienie eksperta oznacza, że trzeba wpuścić do firmy zewnętrzną kontrolę. A zewnętrzna kontrola i transparentność to było coś, czego zdecydowanie chcieli uniknąć. Watykan odkrył, co się dzieje w Mariborze w 2007 roku, gdy biskup poprosił o pozwolenie na zaciągnięcie 5 milionów euro kredytu. Minęły jeszcze 3 lata, nim wkroczył papież Benedykt. Arcybiskupa i jego skarbnika usunięto, a ojciec Loise Zwickl został wysłany do posprzątania tego bałaganu.
Kościół w Mariborze jest w bardzo trudnej sytuacji. Kościół w Mariborze jest uzależniony od pieniędzy ofiarowanych przez parafię. Będzie więc miał poważne problemy, bo nie ma innych źródeł finansowania. Niemniej musi nadal pełnić misję duszpasterską. Będzie musiał opierać się na wiernych, a jednocześnie służyć wiernym. Wiele czynników złożyło się na mariborski kryzys. Niekompetencja, naiwność, brak nadzoru, strach przed transparentnością, niezdrowa bliskość z siłami politycznymi i finansowymi i oczywiście stara jak świat chciwość. Ale Słowenia nie jest jedynym miejscem, gdzie Kościół zmaga się z takimi problemami. Posiadanie coraz więcej i więcej i więcej prowadzi do bałwochwalstwa. Psuje relacje z innymi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie.